Marian Kowalski, słowa mają swoje znaczenie i jeżeli ktoś współpracuje w trakcie wojny, choćby hybrydowej, jak jest w tym wypadku, to jednak jest to wojna z wrogiem, to powinien być nazywany nie działaczem NGO-sów, aktywistą, tylko po prostu kolaborantem. A jakoś w tym głównym nurcie kartelu medialnego III RP nie słyszałem tego słowa. Marian Kowalski. Trudno słyszeć takie słowa, ponieważ znaczna część obecnego rządu sympatyzuje z tymi tak zwanymi aktywistami, w gruncie rzeczy ludźmi, którzy z jednej strony są sfanatyzowani w nienawiści do państwa polskiego, z drugiej strony wiemy, że też proceder przemytniczy, czyli zwykła mafia tam funkcjonuje. To, że pan wicepremier Kosiniak-Kamysz bardzo taki jest ostrożny w słowach, no to znowu rząd warszawski boi się jakiejś mafii. No to widzimy już i w sprawach finansów, tak, państwa i tych tak zwanych aktywistów. To, że resort tak zwanej sprawiedliwości trzyma w garści człowiek, który wywodzi się z lewackich środowisk tak zwanych antyfaszystowskich, wrogich wobec tradycji polskiej, skrajnie lewackich, korzystających ze środków i pomocy rozmaitych zagranicznych organizacji przez już w zasadzie, można powiedzieć, od dziesiątków lat. Oni wreszcie mają swojego człowieka, ci tak zwani aktywiści, skrajnie lewaccy, na szczycie państwa polskiego. On wyznacza sędziów, on ma prokuraturę i to jest w zasadzie coś w rodzaju, śmiało można powiedzieć, mówimy zresztą od dawna, kroczący przewrót bolszewicki, przejmowanie wbrew prawu resortów siłowych. No, pan Kosiniak-Kamysz to wiadomo, że nie jest silną pozycją w tym rządzie i powinien się cieszyć z tego, co ma i nie będzie zbytnio tupał, no bo może natychmiast stracić raz, że stanowisko, a dwa popaść w rozmaite kłopoty także polityczne. A że Donald Tusk wybrał sobie takiego, a nie innego człowieka do resortu sprawiedliwości, no to mogą zrobić z każdym porządek. A najgorsze jest też to, że tolerowane są takie wybryki, jak po raz kolejny we Wrocławiu pojawiły się plakaty, rzekomo działalność artystyczna na ulicy, które jednoznacznie pokazują znów obrońców naszych granic w negatywnym świetle. I to w mieście dużym, w mieście z ambicjami, w mieście, gdzie rzekomo wygrywa obóz najlepiej rozumiejący potrzeby obywatelskie. Z jednej strony Donald Tusk opowiada, jak to powinny być bronione granice, a z drugiej strony, bądź co bądź jego ekipa rządząca dużym miastem, na ulicach swojego miasta wywiesza plakaty pokazujące nagiego żołnierza, znaczy funkcjonariusza Straży Granicznej, który zdjął mundur i przeprasza swoją matkę za to, że bronił polskich granic. Jeżeli tak będzie działała piąta kolumna, chociaż z drugiej strony powiem państwu tak, w zasadzie już teraz wiemy, kto kim jest. Kto kim jest? I tutaj czy jest samorządowcem, czy ministrem, czy wicepremierem, to albo są to ludzie zupełnie bezwolni, albo nie reprezentujący polskiego interesu narodowego. Problem w tym, że kupujemy dobry sprzęt amerykański do obrony państwa polskiego, a na czele resortu jest człowiek zupełnie bezwolny, który nie potrafi wyartykułować żadnego stanowiska, skorzystać ze swoich uprawnień i w gruncie rzeczy tak naprawdę to wiemy, kto tym interesem zarządza. Są to generałowie o określonych poglądach, którzy zrobili czystkę w Wojsku Polskim, zrobiono czystkę w służbach mundurowych. I powiedzmy sobie szczerze, bohaterowie serialu Reset, tak, tym interesem zarządzają. Czyli mówiąc krótko, Polska jest, to nie raz mówiłem już dawno, niestety byłem złym prorokiem, słabszym państwem się okazała, mimo bycia w Unii Europejskiej i NATO, niż Ukraina, za którą nikt nie dawał 5 groszy, a potrafi od 3 lat szachować potęgę rosyjskiej armii. Cóż, problem polega niestety na tym, i powtarzam o tym, i będę to powtarzał w naszym programie, że to, co dzieje się w tej chwili, zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, jak i we wszystkich innych, jest efektem decyzji, jakie podjęliśmy jako wspólnota polityczna. Podjęliśmy tę decyzję wszyscy, niezależnie od tego, czy my w tym studio, czy nasi widzowie głosowali tak czy inaczej, to jako wspólnota polityczna wszyscy tę decyzję podjęliśmy i wszyscy
przyjmujemy jej konsekwencje, w związku z czym o tym również należy pamiętać, niezależnie od tego właśnie, co powiedział Marian Kowalski. Jak dobry sprzęt kupimy, to wola obrony, wola przetrwania, wola zachowania suwerenności jest ważniejsza niż sprzęt, bo bez niej ten sprzęt do niczego się nie przyda. Maja Drzewiecka, w całej tej dyskusji niesamowite jest to, że kiedy podnosi się kwestię oczywistej kolaboracji z wrogimi Polsce służbami specjalnymi, bo dziś nikt już nie próbuje nawet ukrywać tego, że nie wie, że po drugiej stronie mamy do czynienia z KGB, z FSB, z GRU, ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej, to w wypowiedziach premiera Tuska, w wypowiedziach no, również tych aktywistów, również obecnych online, pojawia się taki wątek, że w ogóle dyskutowanie na ten temat i piętnowanie tych, którzy narażają na szwank życie i zdrowie polskich żołnierzy, szmuglując nielegalnie ludzi przez granicę, to jest rasizm. Że samo to, że dyskutuje się na ten temat, to sugestie rasizmu. To jest taka próba unieważnienia tej dyskusji przez ludzi, którzy sami dopuszczają się do kolaboracji z wrogami Polski. Maja Drzewiecka. Wydaje mi się, że ten rasizm jest taką samą pałką, jaką przez wiele lat była konstytucja. Krzyczenie hasła konstytucja również było typowe dla tych ludzi lewicowo-liberalnych, tylko po to, aby wprowadzić jakiś zamęt i takie złudzenie, że faktycznie gdzieś ta konstytucja jest naruszana. Gdzie no, żaden konstytucjonalista, żaden prawnik nie potrafił wskazać konkretnych przykładów, gdzie faktycznie została ona złamana czy naruszona. Przez całe 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przecież nikt nie wskazał konkretnego miejsca. Tak samo teraz rasizm. Jest on taką pałką, takim narzędziem do po prostu uderzania na oślep, do wprowadzania zamętu, do tworzenia też takiego smutnego wrażenia, że faktycznie gdzieś on może być. I liczenie na to, że na ludzi, którzy nie mają wiedzy, nie korzystają z dostępu do informacji, jaki jest im podany wprost na tacy, no przecież wystarczy wpisać kilka haseł w wyszukiwarkę internetową i już wyskakują artykuły, z których możemy się dowiedzieć faktów na temat tego, jak dokładnie wygląda sytuacja na granicy. Ale też to, co chciałabym dodać, to to, że no, Polacy z tego, co widać było z wyników wyborów, no, z ubiegłego roku wyborów parlamentarnych oraz referendum, to w większości wyborcy Platformy, Trzeciej Drogi, Lewicy, to oni dali sobie wmówić, że referendum jest jakieś tendencyjne, że należy je zbojkotować. I to właśnie przez tych ludzi, to należy powiedzieć wprost, to właśnie przez nich teraz mamy to, co mamy, ponieważ referendum nie ma mocy wiążącej przez za niską frekwencję. Wyniki były takie, jakie były, ale no, brakuje tej frekwencji. Ona po prostu powoduje, że teraz w Polsce mamy ataki na naszą granicę, że nadal jest, że będą przyjmowani, są przyjmowani nielegalni imigranci. To te pytania były przecież na referendum. Polacy mieli wybór. No i oczywiście wyszło, kto w czyim interesie gra i kto tutaj kolaboruje. Myślę, że właśnie już to referendum było momentem, kiedy wyszło, kiedy największa ilość, kiedy to referendum było momentem, które trochę zweryfikowało, kto jest kolaborantem, a kto nie. Kwestie dotyczące kolaboracji i kwestie dotyczące ludzi, którzy podejmują bezpośrednio takie działania, to widzimy w tej chwili, to jedna rzecz. Druga rzecz to kwestia pewnego wyboru politycznego, jakiego się dokonuje w demokracji. Każdy z nas ma prawo oddać głos na kogoś, kogoś innego, albo nie oddać głosu. Tego, że nie oddaje się głosu. To, że się nie oddaje głosu, to też jakiś wybór polityczny i każdy z nas ma do niego prawo. To, co robią przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, to coś zupełnie innego. To kolaboracja, to współpraca, nielegalna współpraca z osobami, ze strukturami, a także ze służbami specjalnymi, de facto, świadoma bądź nie.
które atakują państwo polskie, także łamią polskie prawo i o tym też warto pamiętać. Wojciech Szymczak, to pytanie do Wojciecha Szymczaka, od którego również za chwilę zaczniemy rozmowę polityczną. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, mówi, że on apeluje do tych organizacji, aby one się zastanowiły, czy na pewno należy wskazywać Rosjanom miejsce, gdzie znajdują się polskie jednostki wojskowe i polscy żołnierze. Przecież to jest coś niebywałego. Minister obrony narodowej mówiący, żeby ludzie, którzy denuncjują polskich żołnierzy, zastanowili się, czy powinni to robić. Przecież to, przepraszam bardzo, mózg się lasuje. Wojciech Szymczak. No to jest skandaliczna wypowiedź ministra obrony narodowej. Tacy ludzie, którzy właśnie w ten sposób zachowują się, narażając bezpieczeństwo naszych żołnierzy, powinni być po prostu aresztowani i osądzeni. No bo to przecież nie jest interes Polski, tylko interes Moskwy i innych obcych mocarstw, żeby osłabić Polskę. A Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że jest lekarzem o dużej wrażliwości. Szkoda, że on tą wrażliwość ma do migrantów nielegalnych, którzy atakują naszych żołnierzy, często czasami ze skutkiem tragicznym, a nie ma takiej wrażliwości wobec żołnierzy, którzy bronią naszej granicy, czy wobec strażników granicznych. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, ale myślę, że to nie jest teraz taka, ta sytuacja nie wynika z tego, co się dzieje w ostatnich tygodniach czy miesiącach, ale już dużo wcześniej, gdy politycy, jeszcze wtedy opozycji, a teraz politycy rządzący krzyczeli, żeby wpuścić tych migrantów, że to są biedni ludzie, kobiety i dzieci. No i właśnie przez taką narrację, przez te wiele miesięcy, taka narracja otworzyła właśnie pole do popisu ludziom, którzy mienią się obrońcami praw człowieka, bo wiadomo, że teraz pod takimi górnolotnymi hasłami można taką zwykłą kolaborację z obcymi służbami, przykryć, a jeszcze polskojęzyczne media pewnie będą ich wychwalali za to, co dobrego robią dla migrantów, a to są przecież młodzi mężczyźni w silnym w sile wieku na granicy, silni, którzy nie wiadomo tak naprawdę skąd uciekli, no ale wiadomo po co tutaj są i dlaczego zostali sprowadzeni na naszą granicę. Dlatego z całą stanowczością musimy powtarzać w kółko i w kółko, że żołnierze Straży Granicznej, jesteśmy z wami, dziękujemy wam za waszą pracę. Trzymajcie się na tej granicy, bo to dzięki wam my możemy tutaj spokojnie w domach spać. A co będzie robił rząd polski, to jest też wielka niewiadomo, bo przecież żołnierz sam z siebie decyzji nie podejmie. On ma swoich przełożonych, a jeśli ci przełożeni, którzy są, tak jak wspomniał pan Marian, powymieniani przez obecnie rządzących, będą realizowali przecież interesy niepolskie i będą kazali realizować interesy niepolskie, tylko będą pewnie z Moskwy czy z Berlina, nie wiadomo skąd. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ale coraz bardziej obawiam się, że tak właśnie może być. Problem niestety polega na tym, że każdy dzień przynosi kolejne informacje, kolejne dowody na to, że ta linia polityczna, te decyzje polityczne, które podejmują ministrowie Bodnar, minister Kosiniak-Kamysz, minister Siemoniak, przynajmniej wspomniałem we wcześniejszej części, że to minister obrony, jakoś tak ciągle mam w pamięci, że Tomasz Siemoniak był przez lata ministrem obrony, dziś jest ministrem koordynatorem służb, więc zajmuje się również sferą bezpieczeństwa. A to on właśnie postponował i kiedy nasz dziennikarz Witold Newelicz zadawał oczywiste pytania, to on opowiadał jakieś bajki o tym, że informacje o niemieckich pushbackach podają ludzie niewiarygodni. To jest program Michał Rachoń, jedziemy. Jesteśmy na antenie Telewizji Republika. Proszę zostać z nami. Wracamy za parę chwil. Teraz będzie rozmowa polityczna. Nie mogę iść w te...